Szczęść Boże, coś Wam powiem. Bardzo trafnie ktoś powiedział, że Kościół i świat to dwie rzeczywistości w trudnym współistnieniu. Kościół ma świat zwrócić ku Chrystusowi, ma nadać mu kształt i formę. Niestety utrudnione jest to przez grzech, który rozlał się po świecie. A to przeszkadza w zjednoczeniu się z stworzonego człowieka z jego odkupieniem. Świat oderwał się od Boga, przestał go słuchać. Zwrócił się ku Panu tego świata, czyli nieprzyjacielowi duszy, któremu chrześcijanin w dniu chrztu przysiągł się sprzeciwiać. Sami widzimy, że jest to ciężkie do oczyszczenia. Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy, mówi Jezus. To znaczy, że do samego końca, walcząc o dusze ludzkie, będziemy mieli zajęcie. Nasza pozycja jako wierzących jest dwojaka. Po pierwsze, nie wyrzekamy się tego świata materialnego, w którym funkcjonujemy. Po drugie, swoimi uczciwymi działaniami mamy za zadanie ten świat poprawiać. A po trzecie, należąc do Chrystusa i Kościoła, dążymy do świata niebieskiego, do naszej duchowej ojczyzny. Tak więc mamy dwa obywatelstwa, ziemskie i boskie. Kiedy spojrzymy na historię Kościoła, zobaczymy, że przy wielu zmiennych działaniach jedno jest stałe. Prześladowanie. Będą was wydawać, będą was biczować, będą was wystawiać na pośmiewisko i będziecie w nienawiści u wielu, a może i u wszystkich. Bo ja was posyłam jak owce między wilki. Wprowadzam was w stan, kiedy wszystko będzie się wydawać wam straszne i nieprzyjemne. Ale uwierzcie w potęgę miłości. Nie bójcie się przeciwników, trwajcie w miłości mojej. Miłość Boga jest nie tylko darem, ona jest zadaniem, a jej najmocniejszym przykładem był krzyż. Krzyżu jest nasze zbawienie. Jezus wie, że każda forma prześladowania przynosi śmierć i krzywdę, które pozostają na długo w ludzkich sercach. A mimo to uczy nas, że możliwy jest pokój na ziemi. Tylko nasza ludzka natura jest temu oporna. Częściej do głosu dochodzi nienawiść, która niszczy wszelkie fundamenty porozumienia. Kiedy słyszymy słowa, macie być roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie, właśnie do tego nas kieruje, by nie złość, ale rozsądek wziął górę. W obliczu takiej sytuacji Jezus podaje nam rozwiązanie. Dawać świadectwo. Tak często my, chrześcijanie, jesteśmy hamowani przez niesprzyjające środowisko, które służy jako wymówka, żeby porzucić ewangelizację. Jezus wie, że posyła nas pośród wilki, a jednak zachęca nas, abyśmy byli Jego świadkami, byśmy czynili dobro. Przemoc może zostać pokonana przez miłość. W takich okolicznościach poleca nam, byśmy zaufali Duchowi Świętemu. Nie ma co wtedy spoglądać, że On nas prowadzi pod prąd. To jedyne słuszne rozwiązanie trudności. Tylko potrzebujemy o taką łaskę prosić, by w chwili doświadczeń nie zaprzeć się siebie, swoich przekonań i co najważniejsze, samego Boga i wiary. Jezus przyszedł na świat, aby nas zbawić, aby nas wyzwolić z niewoli grzechu i wprowadzić na wolność. Być prawdziwie wolnym to żyć w Jezusie, w zupełnym zdaniu się na Jego wolę, to posiadać Jego ducha. Podnieśmy więc głowy, radujmy się, choć to czasem trudne i bolesne. Wszak kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A Pan jest z nami, Jego łaska stale nas umacnia. Z Panem Bogiem.